Niespotykane wyniki, szalone zwroty akcji, emocje do ostatnich sekund. Tego z całą pewnością w piłce młodzieżowej nie brakuje i nie brakowało przez 7 edycji Centralnej Ligi Juniorów. W 13 odcinku magazynu Młoda Polska przygotowaliśmy dla Was mecze, które z różnych względów były wyjątkowe. Zapraszamy na 7 najbardziej szalonych meczów z 7 edycji CLJ-ki. Ogromne emocje przyniósł już pierwszy sezon Centralnej Ligi Juniorów, czyli sezon 2013-14. W półfinale doszło do starcia Krakowi z Pogonią Szczecin, a gdy w pierwszym meczu w Krakowie Pogoń wygrała 5-3, wydawało się, że rewanż to powinna być już tylko formalność. Co prawda w 21 minucie po golu Mariusza Panka z 11 metrów Krakowie objęła prowadzenie, ale raptem 2 minuty później świetne podanie Dawida Korta na gola zamienił Patryk Paczuk. Pogoń w składzie choćby z Hubertem Matynią, Michałem Walskim czy wspomnianym już Kortem poszła za ciosem po przerwie. W 61 minucie na listę strzelców wpisał się Adrian Krzywicki, 10 minut później kolejnego gola dla Pogoni zdobył Christian Peda, no i na 20 minut przed końcem było 3-1 dla gospodarzy. Krakowia, by doprowadzić do dogrywki, musiała zdobyć w ciągu kilkunastu minut 4 gole, co wydawało się absolutnie niewykonalne. No ale to piłka młodzieżowa, gdzie wydarzyć może się wszystko. W 76 minucie sygnał do ataku dał strzałem z 11 metrów Panek, a po 4 minutach w Szczecinie mieliśmy już rezultat 3-3, gdy do bramki z kilku metrów trafił wprowadzony z ławki Paweł Piątek. Ciągle pasy potrzebowały jednak 2 goli do dogrywki, tymczasem to Pogoń mogła przekreślić już całkowicie szansę Krakowi, no ale tej doskonałej sytuacji gospodarze nie wykorzystali. W odpowiedzi w 87 minucie w polu karnym jest Dawid Surma. Wydawało się, że golkiper gospodarzy wyratuje swój zespół, ale w zamieszaniu kolejnego gola zdobył Piątek i pasy prowadziły już 4-3. Uskrzydlonych podopiecznych Pawła Zegarka nic nie było już w stanie zatrzymać, a minutę później faktem stało się to, co wydawało się niemożliwe. Krzysztof Szewczyk, który kilka tygodni wcześniej zadebiutował w Ekstraklasie, głową na 5-3. W 2 meczu mieliśmy rezultat 8-8 i w takich okolicznościach o wszystkim musiała zdecydować dogrywka, a potem rzuty karne. Nie trudno domyślić się, kto do serii 11 przystępował w lepszej kondycji psychicznej, do tego stopnia, że w szeregach Krakowi jako drugi rzut karny na gola zamienił bramkarz Damian Kobyłka. Zaraz potem przestrzelił Michał Walski i to pudło okazało się kluczowe dla losów rywalizacji. 5-3 dla Pogoni w Krakowie, 5-3 dla Krakowi w Szczecinie, 5-3 również w rzutach karnych. Zwycięstwo w Szczecinie było dla Krakowi przepustką do finału, w którym pasy wzięły udział w kolejnym niezwykłym spotkaniu. Pierwsza odsłona finałowej rywalizacji zakończyła się wynikiem 2-1 dla Wisły Kraków i na stadionie Krakowi wszyscy spodziewali się ogromnych emocji i wyrównanego boju. Tymczasem sprawy potoczyły się zupełnie inaczej i już po 9 minutach za sprawą 2 goli Kamila Kuczaka Wisła prowadziła 2-0. Kuczak, który debiutu w Ekstraklasie doczekał się 1,5 roku później, przed upływem pół godziny gry skompletował hat-tricka, a do szatni zawodnicy schodzili przy jeszcze wyższym wyniku. Na krótko przed przerwą po centrze Dawida Kamińskiego niefortunnie interweniował Damian Kobyłka. 4-0 do przerwy i w normalnych okolicznościach powiedzielibyśmy pewnie pozamiatane, ale wszyscy mieli w pamięci to, co wydarzyło się tydzień wcześniej w Szczecinie. Niestety, dla Krakowi nic 2 razy się nie zdarza. Pierwszy kwadrans po zmianie stron zabił nadzieję nawet tych najbardziej optymistycznie nastawionych kibiców pasów. Piotr Rzemło, potem dwukrotnie Tomasz Zając, raz ośmieszając obrony rywali i raz doskonale lobując. Zaraz potem zabawił się natomiast Dominik Kościelniak, który piętą asystował Grzegorzowi Marszalikowi przy golu na 8-0 dla Wisły. Jakby tego było mało, chwilę później Krakowia grała w dziesiątkę, a Wisła nie zamierzała się zatrzymywać. Na 9-0 z 11 metrów Zając i wreszcie w minucie 78 10 po golu Przemysława Lecha. Krakowia kończyła ten mecz 9-11, ale więcej goli już nie padło. Prowadzona przez Dariusza Marca, dziś trenera Stali Mielec, Wisła na oczach m.in. prezesa Zbigniewa Bońka rozbiła w derbowym finale Krakowie 10-0 i jako pierwsza wygrała Centralną Ligę Juniorów. A to już sezon 2017-18 i zasadnicza jego część. Stomil Olsztyn, który przed tą kolejką okupował ostatnią lokatę w tabeli, grał z plasującą się w czołówce Koroną Kielce. Zaczęło się dość niespodziewanie, bo od gola Szymona Dujki-Domańskiego, ale z euforii gospodarzy dość szybko wyprowadził Piotr Pieszchała, wyrównując strzałem z rzutu karnego. Wszystko wraca do normy, takie wrażenie można było odnieść po przerwie. Prowadzenie Koronie dał strzałem z powietrza Wiktor Długosz, a w 70 minucie kropkę na D, jak mogło się wówczas wydawać, postawił sprytnym strzałem Paweł Rogula. Często mówi się jednak, że najistotniejsze są pierwsze minuty po zdobyciu gola, a te Koronie wybitnie nie wyszły.
W ciągu 4 minut podopieczni Marka Mierzwy stracili 2 bramki, a ich katem okazał się Wiktor Bojarowski, który ze stanu 1-3 doprowadził do remisu, a to nie był jeszcze koniec. Rozpędzony Stomil, który w rozegranych dotychczas 9 kolejkach zdobył raptem 2 oczka, teraz zwietrzył swoją szansę i nie zamierzał odpuścić. W 82 minucie niepozorny strzał oddał Grzegorz Jatkiewicz, a bramkarz Korony nie był w stanie sięgnąć piłki i Stomil po raz drugi w tym meczu objął prowadzenie. Tym razem, mimo groźnych szans dla Korony, zespół z Olsztyna korzystnego wyniku już nie wypuścił. Ba, prowadzenie jeszcze podwyższył, bo Aleksander Tomasz ustalił wynik meczu na 5-3 dla Stomilu. Czwarta propozycja to mecz z tego samego sezonu, również z grupy wschodniej. W pamięci kibiców zapisało się starcie UKS-u SMS-u Łódź z Legią Warszawa, w którym legioniści potrzebowali raptem 3 minut, by objąć prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Mikołaj Neumann. W 12 minucie o strzał z dystansu pokusił się Łukasz Zjawiński, zrobiło się 2-0 dla Legii i wydawało się, że podopiecznych Piotra Kobiereckiego czeka w Łodzi spacerek. Nic bardziej mylnego. UKS SMS w 25 minucie pokazał, że 2 stracone gole gospodarzy nie załamały, a świetną akcję Patryka Makucha strzałem głową zakończył Michał Goliński. Dziś ten pierwszy gra w pierwszoligowej Miedzi, drugi w Górniku Łęczna. No ale wracamy szybko do maja 2018, bo po 4 minutach wyrównał Szymon Sołtysiński. Po niespełna pół godziny gry remis 2-2 i do czego w centralnej lidze juniorów zdążyliśmy się już przyzwyczaić, teraz to ci, którzy dotychczas wynik gonili, są w korzystniejszym położeniu. Efekt? W 60 minucie Patryk Makuch na 3-2 dla SMS-u. Gdyby takim rezultatem ten mecz się zakończył, byłaby to z pewnością duża niespodzianka. W końcu Legia dotychczas pozostawała niepokonana i zajmowała pozycję lidera. I jak na lidera przystało, Legia się nie załamała. W 76 minucie Łukasz Zjawiński z rzutu karnego doprowadził ponownie do remisu, a w samej końcówce ten sam zawodnik pogrzebał nadzieję gospodarzy. Precyzyjny strzał prawą nogą, hat-trick Zjawińskiego i po szalonym meczu Legia wygrywa z SMS-em Łódź 4-3. Numer 5 to już sezon 2018-19, a więc pierwsza edycja, w której Centralna Liga Juniorów faktycznie od początku do końca była centralna. Dominowali w stawce przedstawiciele klubów ekstraklasowych, ale w 6 kolejce to Motor Lublin i Escola Warszawia dostarczyły kibicom ogromnych emocji. Choć długo nic na to nie wskazywało. Do przerwy Motor prowadził bowiem 3-0, dwukrotnie rzuty karne na gole zamieniał Szymon Rak, a wszystko to swoim golem przedzielił Kamil Kumoch. Szatni piłkarze Escoli Warszawia dostali jednak, zdaje się, do przeczytania książkę Jerzego Dudka do przerwy 0-3 i na drugą połowę wyszli z werwą. Krótko po starcie Szymon Schulz dał gościom pozytywny sygnał, ale od tego momentu aż do 90 minuty wydawało się, że będzie to mecz jak wiele innych. Rzeczy niezwykłe zaczęły dziać się dopiero w czasie doliczonym. W 93 minucie z piłką urwał się Maciej Anusik, któremu po sprincie starczyło jeszcze sił na precyzyjne wykończenie akcji. Mogło się wówczas wydawać, że to już tylko gol honorowy, no ale 60 sekund później znów atakuje Escola. Filip Laskowski, dziś zawodnik Podbeskidzia, zachował zimną krew w polu karnym i sprawił, że niemożliwe stało się możliwe. Wielka radość piłkarzy ze stolicy. Z jednej strony trudno się dziwić, z drugiej ta radość okazała się przedwczesna. W 5 minucie czasu doliczonego Motor pokazał bowiem, że nie ma sytuacji beznadziejnych. Kamil Kumoch z lekką pomocą obrońcy, od którego ta piłka się odbiła i punkty w komplecie zostały w Lublinie, gdzie oglądaliśmy istne szaleństwo. 6 niezwykły mecz, jaki przypominamy w tym zestawieniu, miał miejsce w kwietniu 2019 w Gdyni. Trzeba jednak przyznać, że starcie Arki z Zagłębiem Lubin przez zdecydowaną większość czasu wcale nie było wyjątkowo elektryzujące. W 5 minucie trafił Jakub Sypek, w 38 z rzutu karnego podwyższył Błażej Czuban i zgodnie z przedmeczowymi oczekiwaniami Zagłębie zdawało się kontrolować przebieg tego spotkania. Aż do 70 minuty. Wtedy Jakub Wilczyński dał sygnał do odrabiania strat, pakując bliska piłkę do siatki. Na kolejny cios nie musieliśmy czekać długo. Po 2 minutach Arka wywalczyła rzut karny, a 11 na gola zamienił Mateusz Zbiranek. Piłkarze Zagłębia zupełnie zbici z tropu, bo oto w 4 minuty wypuścili z rąk dwubramkowe prowadzenie, a zaraz potem to oni przyjęli rolę goniących wynik. Kilkadziesiąt sekund później Mateusz Stępień pokonał bramkarza rywali i w 75 minucie było już 3-2 dla gospodarzy. 5 minut, które o 180 stopni odwróciły losy tej rywalizacji, a już w czasie doliczonym gwóźdź do trumny gości powinien był wbić Stępień. Piłka mu jednak uciekła i z akcji nic nie wyszło, na co niedługo potem odpowiedziało Zagłębie. W 92 minucie wynik tego niezwykłego meczu na 3-3 ustalił Milan Posmyk, a w Gdyni ziściło się piłkarskie powiedzenie, wedle którego niewykorzystane sytuacje potrafią się mścić. A na koniec prawdopodobnie najbardziej zwariowany mecz, jaki widzowie Łączy Nas Piłka mieli okazję obejrzeć. To Wrocław i spotkanie Śląska z Lechią Gdańsk z drugiej kolejki niedawno zakończonego sezonu 2019-20.
Jesteście gotowi? To zaczynamy jazdę bez trzymanki. Piąta minuta i Michał Szmigiel na 1-0 dla gospodarzy. Przy Oporowskiej zaczęło się więc po myśli miejscowych, ale niespełna kwadrans później na prowadzeniu była już Lechia. Z rzutu karnego trafił Jakub Kałuziński, a na 2-1 Kacper Sezonienko, wykorzystując złe wyjście bramkarza gospodarzy. Szala przechyliła się na stronę Lechii między minutą 18 a 30, aż do rzutu karnego zamienionego na gola przez Dominika Stupienkę. I tak samo jak wcześniej goście, tak samo teraz to gospodarze poszli za ciosem i szybko dołożyli kolejnego gola. W 32 minucie mieliśmy już wynik 3-2 dla Śląska. Kacper Głowieńkowski zdobył ostatniego gola w pierwszej połowie. 5 bramek w ciągu 45 minut, a to i tak była ta słabsza z dwóch połówek tego meczu. Patrzymy więc co dalej. 10 minut po przerwie po raz drugi w tym meczu dało sobie znać Sezonienko, ale jego imiennik Kacper Głowieńkowski nie pozostał mu dłużny i w 58 minucie również on zdobył swoją drugą bramkę. 4-3 dla Śląska, a nie minęła nawet godzina gry. Prawdziwe fajerwerki zawodnicy obu drużyn zostawili jednak na ostatnich 20 minut. Sezonienko po raz trzeci, miękkim strzałem, lewą nogą. Sezonienko po raz czwarty, w 74 minucie, na 5-4 dla Lechii. Gdańszczanie na prowadzeniu, na kwadrans przed końcem, no ale przecież w tym meczu nie ma sensu przywiązywać się do obowiązującego obecnie wyniku, skoro z minuty na minutę wszystko się zmienia. Nie inaczej było tym razem, a na 5-5 trafił efektownym strzałem Tomasz Mamis. Oglądamy dalej? Oglądamy. Kacper Sezonienko po raz piąty, 6-5 dla Lechii Gdańsk, no ale w tak zwariowanym meczu nie mogło być strony przegranej. W czasie doliczonym punkt dla Śląska Wrocław uratował Paweł Fediuk, a ten piłkarski rollercoaster zatrzymał się na 12 golach i rezultacie 6-6. Warto oglądać Centralną Ligę Juniorów? Odpowiedzcie sobie sami. Trochę tych goli padło przez ostatnich kilkanaście minut, prawda? Dokładnie 58. Które z tych spotkań zrobiło na Was największe wrażenie? Czekamy na Wasze opinie w komentarzach.